Siemanko, ziomeczki, witam was wszystkich tutaj. Czat możecie się też przywitać, bo to będzie na YouTubie. Postanowiłem zrobić filmik, na którym pokażę wam, jak w alternatywny sposób pozyskiwać itemy, imbuing itemy. Tutaj już ludzie pozdrawiają. Wiecie, można, normalnie wygląda to w ten sposób, że wyszukujecie sobie itemków, na przykład Silencer Klawy, i kupujecie sobie za 8k, czy tam za jakąś inną cenę. Tak samo wygląda to z Protective Charmami i innymi, ale czasami ceny są bardzo dziwne i przesadzone, więc to w tej sytuacji można zrobić. Przesadzona cena na pewno jest tutaj Silencer Klawów 8k, na innych serwerach jest to 4-5, więc co możemy zrobić w tej kwestii? Możemy się troszkę wycwanić, kupić sobie gold tokeny. Te gold tokeny, które są w różnych kwotach na różnych serwerach, w zależności też od właśnie od imbuing itemów, ale nie tylko, bo za gold tokeny możemy też robić bronie. Ale my skupimy się na imbuingach, więc bierzemy sobie takie gold tokeny, ciągniemy sobie ich parę, żeby wam pokazać, jak się za to zabrać. Może być 25, one są. Tak, gdzieś się nam... O, są. Dobra, następna czynność, którą musimy wykonać, musimy iść do temple. Do temple, które no jest w każdym mieście, tam gdzie się rodzicie, gdy umieracie. Tam gdzie się znajdujecie, gdy umrzecie. I właśnie ten kamień jest nam potrzebny. Adventurer Stone. Jeśli go gdzieś nie ma w pobliżu, piszemy do tego domusia tutaj, który zawsze się znajduje. Adventurer Stone. I mamy. Powinniśmy mieć ten kamień. Czekajcie, ja już go przy sobie. Aha, ja już go mam przy sobie, bo ja go zawsze przy sobie noszę, bo on niewiele waży. 0,30. I teleportujemy się w takie fajne miejsce. Tutaj przy okazji możecie też sobie sprawdzać, co się dzieje na waszym świecie, jakie są mini world change. Pyk. Prawym klikamy i mamy tutaj całe info. Gdzie to jest? Tutaj po prawej stronie powinniście to widzieć. To co tam jest? Możemy w ten sposób sprawdzić, gdzie jest na przykład Isle, gdzie się znajduje. Albo po prostu jakie są mini world change, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Idziemy dalej. Idziemy sobie tutaj. I u NPC, który się nazywa Yuna, piszemy do niego hi. Zrobi, żeby byście wiedzieli w ten sposób. O. Piszemy do niego hi i mamy tutaj mamy parę informacji, które możemy w pewien sposób możemy z nimi porozmawiać. Jeśli wciśniemy sobie token, a następnie gold, to on się tutaj pyta, czy chcemy wytworzyć sobie właśnie bronię. I mówi nam, że zamieni również, że może zamienić gold tokeny na creature produkty. I to nas interesuje. Klikamy to. I następnie mamy trzy propozycje. Strike, Vampirism i Void. Pamiętajmy o tym, że Void to jest mana leech, Vampirism to jest life leech, a Strike to jest crit. I możemy sobie wymienić na przykład, weźmy crita. I on się pyta, czy wymieniamy na basic, czy ten pierwszy level, drugi czy trzeci. Jeśli klikniemy sobie Basic, to możemy się dowiedzieć, że jakie itemy dostaniemy za ile tokenów. I tak możecie sobie próbować z wszystkim. Jeśli chcecie się w to bawić, mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Jeśli chcecie się w to bawić, możecie sprawdzać, co będzie się wam bardziej opłacać. Ja na przykład kiedyś gold tokeny wymieniałem bardzo często na crita, ale level trzeci. Jeszcze raz to sobie. Rozmawiamy od początku. Hi. Tokens, gold, trzeci level, strike i trzeci level. Na trzeci level kosztuje to, ile trzeba mieć tych 6 gold tokenów. I kiedyś to się opłacało, ale teraz te imbuing itemy są tańsze po prostu na markecie. Więcej ludzi widocznie je zbiera. Prosty przykład jest z Brain. O,
Piece of Dead Brain, które kiedyś kosztowały ponad 30k, a jak był Rapid Respawn, cena spadła do 7k, coś takiego. Więc można sobie to wyliczyć, możecie sprawdzić pod filmem, w opisie możecie sobie wejść na linka, gdzie możecie sprawdzić, jak te imbuingi działają, jakie po prostu itemy trzeba do danych imbuingów. Więc jeśli nie macie itemów, itemy na imbuingi są w jakiejś chorej cenie, to polecam kupić gold tokeny. A jeśli ten filmik oglądacie teraz, w weekend jest double exp. Jeśli ten filmik oglądacie przed jakimś double expem, rapid respawnem albo jakimś eventem, to warto zawsze się zaopatrzyć albo w gold tokeny, albo po prostu w imbuing itemy. By później nie kupować, bo zazwyczaj te itemy idą w górę. No chyba, że jest rapid respawn i dużo ludzi farmi te itemy. Więc różnie z tym bywa, ale myślę, że warto przed double expem na pewno mieć gold tokeny albo imbuing itemy, żeby później na szybko nie skupować. Więc to tyle. Widzimy się na streamie. Ja się żegnam. Po.